Making Wrocław jest inicjatywą, która z jednej strony bazuje na sukcesie Wrocławia w budowaniu przedsiębiorczości, w likwidacji bezrobocia. Pamiętajmy, że w Wrocławiu jest już prawie że ujemne bezrobocie i brakuje wielu firmom rąk i dobrych pracowników. A z drugiej strony jest inicjatywą, która otwiera przyszłość. Inicjatywą, dzięki mam nadzieję której, powstaną we Wrocławiu z obecnych firm małych lub średnich, powstaną kolejne duże firmy, które będą z jednej strony osiągały miliardowe obroty, z drugiej strony będą zdolne do ekspansji zagranicznej, a jednocześnie będą miały tu centrale, tu zespoły badawczo-rozwojowe i stąd będą kreowały rzeczywistość na różne regiony. Produkty Seleny są wytwarzane w 8 krajach na świecie. Jak pan wie, mamy zakłady również w Hiszpanii, w Rumunii, w Turcji, w Korei Południowej, czy we Włoszech, prawda? W związku z tym, zresztą we Wrocławiu nie mamy żadnego zakładu, bo tu jest centrum zarządzania. Natomiast marka Selena jest wszędzie znana jako marka Made in Poland. Jesteśmy znani jako marka polska i się do marki polskiej przyznajemy. Właśnie, bo pytam o ten konkret, bo jak już to jest Made in Poland, najczęściej to jest Made in Unia Europejska. Trudno chyba z taką etykietką konkretnego miasta się przebić. Czy to jest możliwe? Tak i nie. To jest kwestia konsekwentnej pracy przez 30 lub być może więcej lat. Proszę pamiętać, że wszyscy wiedzą, że firma Apple jest w Cupertino. Cupertino jest miastem znacznie mniejszym niż Wrocław, prawda? Otóż jeżeli we Wrocławiu urodzą się firmy, które będą działały w skali międzynarodowej, jeśli we Wrocławiu powstaną projekty czy produkty, które będą rozpoznawane w świecie, to w ten sposób marka, i tylko w ten sposób marka Made in Wrocław stanie się, czy może stać się marką rozpoznawaną również w świecie. Uważam, że przedsiębiorcy z mojego pokolenia, którzy już zbudowali firmy i o których mówi się, że już odnieśli sukces, powinni spróbować zrobić kolejny krok w swoim życiu. Mianowicie zacząć transferować tą swoją wiedzę i swoje doświadczenie do tych młodych firm, które być może są na początku drogi albo które już coś zrobiły, ale jeszcze mają daleko do sukcesu. Ja z tych powodów założyłem fundusz Filiasz, który koncentruje się właśnie na wspieraniu, a nie tylko na inwestowaniu młodych firm. Po drugie, zachęcam polityków i administrację Dolnego Śląska, żeby zawarli taki pakt na 25 lat, że bez względu na to, który z nich kiedy będzie u władzy, a kiedy w opozycji, że przez 25 lat non-stop realizowali ten program Made in Wrocław i wspierali rozwój właśnie rodzimych firm, bo przyciąganie nowych inwestorów zagranicznych już nie bardzo ma sens, skoro nie mamy dla nich do zaoferowania nowych pracowników.